Zjazd do zajezdni Annopol. Witam Was tutaj, cześć i czołem, Jakub Sykut. Zapraszam Was na kolejny film z serii Zjazd do zajezdni Annopol. Przenosimy się dzisiaj na północną część Warszawy, na Białołękę, gdzie zobaczymy, jak wyglądają prace nad zajezdnią. Na miejscu znajduje się oczywiście awizonosz, który jak zawsze ma dla nas więcej informacji prosto z miejsca wydarzeń. Halo, halo? Witam serdecznie, z tej strony Kasper Szmitka. Znajdujemy się na przyszłym torowisku tramwajowym, które będzie biec do zajezdni Annopol. Właśnie za mną widzimy początek placu budowy, a konkretniej płot, na którym mamy napisane, jak będzie wyglądać cała inwestycja. Budowa zakończy się mniej więcej za 2 lata, nie wliczając oczywiście okresów zimowych. Cała inwestycja powoli się zaczyna z budową, została wygrodzona w całości, ponadto, jakby było tego jeszcze mało, została całkowicie wypłaszczona. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Kacper Szmitka. No i dokładnie tak jak Awizo powiedział, zaczyna być widać, że prace się rozpoczęły. Przede wszystkim teren, który został w całości ogrodzony. Wokół inwestycji został umieszczony taki blaszany mur, który wyraźnie i klarownie wskazuje miejsce przyszłej zajezdni. Jest to 12 hektarów. Kolejna od razu widoczna zmiana to wypłaszczenie terenu. Drzewa i krzewy, które wcześniej porastały ten obszar, zostały wykarczowane na potrzeby inwestycji. Aktualnie powstała tu ogromna, pusta przestrzeń, która ulokowana jest pomiędzy ulicami Annopol, Białołęcką i Włodkowica. Ulica Inowłocka, a dokładniej pas zieleni przy asfalcie, nie przeszedł na razie żadnej modernizacji. Ulica jest kluczowym i zasadniczym elementem. Ruch tutaj normalnie jest znikomy, gdyż jest to ulica boczna, dojazdowa. Ma jednak powstać torowisko tramwajowe, które zmieni spokój na tej ulicy. To właśnie tędy tramwaje będą dojeżdżać do zajezdni. Na pracę nad tym etapem będziemy musieli jeszcze poczekać. Myślę, że jest to zrozumiałe jak na miesiąc aktywności na tym terenie, aczkolwiek myślę, że wielu z nas chciałoby już zobaczyć jakiś zarys przyszłego torowiska tramwajowego, który będzie dojazdem do zajezdni. Zajezdni, która planowana jest w Warszawie od lat 60. Jest to naprawdę długi okres czasu. Tymczasem jeśli chodzi o torowisko tramwajowe, musimy zadowolić się pętlą tramwajową, która znajduje się po drugiej stronie ulicy Annopol. Kontrola projektu jest tutaj bardzo ciekawa i innowacyjna. Osoba kontrolująca, będąc na terenie budowy, jest w stanie, enigmatycznie mówiąc, rozszerzyć rzeczywistość. Technologia Augmented Reality umożliwia w czasie rzeczywistym podgląd makiety, modelu, który został wcześniej przygotowany. Wizualizacja projektów to narzędzie do kontroli przebiegu pracy. Łącząc się ze smartfonem, ukazują się autentycznych rozmiarów elementy makiety. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Idziemy przez puste pole na Białołęce i nagle przed nami pojawia się hala postojowa. Obracając się widzimy halę napraw, halę obsługi klienta czy garaż wagonów powypadkowych i pługów. Możemy nawet wejść do środka i zerknąć okiem. Niech nasze piękne wyobrażenie przekształci się w rzeczywistość. Zapraszam Was teraz na ciekawą ciekawostkę od awizonosza. Ciekawostka jest dosyć prosta, a konkretnie możemy ją wyczytać z tablicy informacyjnej budowy. Budowa nazywa się dokładniej budowa zajezdni tramwajowej wraz z wjazdem i infrastrukturą techniczną w rejonie ulicy Annopol i ulicy Inowłockiej oraz ulicy Włodkowica w dzielnicy Białęka, miasta stołecznego Warszawy. Decyzja i pozwolenie na budowę jest z dnia 18 października 2019 roku. Inwestorem oczywiście są tramwaje warszawskie, spółka ZOO. Ponadto możemy wyczytać z najciekawszych informacji, iż termin rozpoczęcia prac jest w lutym 2022. Jeżeli ktoś dobrze ogląda nasz kanał, wie, że wtedy się jeszcze prawie nic nie działo. Natomiast przewidywany termin zakończenia, przewidywany, co nie, to jest luty 2024. I najciekawsza rzecz z tego wszystkiego, czyli maksymalna ilość pracowników zatrudnionych na budowie to jest 500 osób. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, prima aprilis, Kacper Szmitka.
No i tak jak Avi zapowiedział, w lutym 2024 roku budowa ma się oficjalnie zakończyć. Pamiętajmy jednak o tym, że okresy zimowe się tutaj nie liczą. W okresach zimowych prace się nie odbywają. Natomiast jeżeli ten materiał Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Seria z Zajezdni Annopol będzie regularnie przez nas nagrywana, a tak poza tym to dziś jakoś inaczej się czułem. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!